way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. Na start zbierając jedną z dwóch roślinek wymaganą do questa. No w sumie jedną z czterech, ale jedną z dwóch z tego konkretnego rodzaju. I rozpoczynamy misję, która prawdopodobnie będzie dotyczyć Golluma. Misja pod tytułem Zainteresowani. O tak, definitywnie. Gollum będzie grał te główne skrzypce. No przynajmniej temat będzie go dotyczył. Przyciągasz uwagę jakiejś dziwnej istoty. Wytrop ją i odkryj, co o tobie wie. Something of great power has left its mark on him. I sense it. Nie, to z twoich pierścieni. For both of us. Znaczy nie, w sumie to nie ten pierścień. We should find them, then. It shouldn't be too difficult. Bo moc, o której mowa, to moc Saurona. These tracks are not quite human, not quite beast. Even more reason to investigate. No spoko. Jeden. Niewolnik. Uwolniony. The chain of man seems to always end in shackles. It would appear the creature is an apt climber. Game of slaves finally escaped. If that was my camp, their first attempt would have been met with blood. Cut their legs at the knees. They can dig on stumps. W dziwny sposób on się tutaj porusza. How could a rodent possibly know of a wraith? It is somehow connected to me. I feel it. Jak? Wytłumacz mi to jak, Celebrimbor. Dobra, jeszcze jednego tak zdejmę. Okej. Okay. Miałem na myśli bardziej, że mi się na skupienie skończy, a nie kończy strzały, no ale dobra. Okej. Oj, oj, ale nieładnie. Zepsułem. No, ej, serio? Nie wyszło mi te krytyczne trafienie? No i dobra, jedno i cel dodatkowy ogarnięty. No, urukowie pewnie mam na jego wyrąbane, więc jakby... On tam się nimi nie musi przejmować. Mogę tego tak przesłuchać? Czy nie bardzo? Looks like an ill-fed frog. Disgusting beggar. He's fit to eat. Catch it and toss it. No kurde, jak ja mam go przesłuchać? Chyba, że go po prostu że ja wciskam za szybko ten przycisk trzymania, dlatego ja go tak wypuszczam. Leba. No nie mogłeś tego drugiego! Talion! Chłopie! Dobra, never mind. O, jest druga ta roślinka, która jest wymagana do mini do tego questa. Z tej szkoły przetrwania. O, i druga z tego drugiego rodzaju. O, dojemy Karagora. Interesujące. Dobra, pobiegnę sobie od razu po tę roślinkę. Dobra, ja tylko roślinę chcę zabrać, spokojnie. Zabieram roślinę i wracam na obszar misji.
Spokojnie. Spokojnie, gro. Niczego nie musisz mi resetować. Bo najprawdopodobniej to by się stało. Gdybym za długo pozostał poza obszarem. To jest taka klasyka. Jakieś grzybki. Krok jak... krowiak błękitny. No faktycznie, rzadko, znaczy rzadko, ciężko byłoby to pomylić z czymś innym. Okej, okay, on tu chyba często przesiadywał, patrzcie tylko z jego śladu. No chyba, że oni przed chwilą właśnie zrobił, żeby nas niby zmylić, no ale wątpię. Okej, okay, kolejna roślinka. Nawet jak się nie leczę z tego, to przynajmniej dostaję HP. Znaczy, przynajmniej dostaję expa trochę. Baczkę, wyłącz mi to na razie. Gdzie mam iść tutaj dalej? Bo tu jest wejście i co? Aha, i tu jesteś do podniesienia, o Boże. Tu jakiś medalion. Czyżby artefakt? O! Widzieliście? To chyba był medalion córki. O, hej! O, Karagor jeszcze ciągnięty włóczniami. Headshot! Oj, one shot! Nice! Przy okazji. Dobra, zabieram strzały. Co jest dalej? Oczywiście, że wrogowie. No cóż by innego. They must have tracked the categories here. Łowcy. Z łowcami należy się rozprawiać jak najszybciej. Aha, bo ciskają włóczniami. No dobra, no to... Headshot. 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 Nie headshot, barshot. Jak on spudłował, przepraszam bardzo. Kto miał gorszego cela? Ja czy on? Okej, okay, chyba mu podkradłem killa. Kurde, miał strzał. No to już mam. Oj! No serio, teraz mi daj żołnikach. Jak po dwóch? Tamten zginął od jednego trafienia. Czemu mnie, gro, oszukujesz? A patrzcie, jednak od dwóch. Dobra, zdjęty. No. Ślady są dość konkretne. Golum, ale twój pierścionek to jest gdzie indziej. Daleko stąd. On go widzi?
us to serve the Bright Master. We take him to his treasures. I do not trust him. But we need him. Do not wish to know who I am. No ja dzięki tej wersji Goty wiem to już z wyprzedzeniem. Ale czekaj mnie właśnie, jak oni się dowiedzą wzajemnie, kim on jest. Gollum. Ej, zajebisty kadr. Nie wiem, czy nie z filmu wyciągnięty. Gollum. Żałosna kreatura, która zdążyła już całkiem zapomnieć swe prawdziwe imię. Kiedyś był hobbitem Smigolem, lecz doszczętnie spaczyła go moc jedynego pierścienia. Smigol podstępem zdobył pierścień. Podstępem? On go zabrał swojemu kumplowi, po czym go zajebał. Elo. Zwany przez niego czule Skarbem i zabrał go do swojej nowej siedziby pod Górami Mglistymi. Złe moce pierścienia pozwoliły Smigolowi przeżyć stulecia kosztem całkowitego zniszczenia umysłu i deformacji ciała w bladą szkieletową pokrakę. Orkowie, którym podkradał żywność, nazywały go Gollumem, naśladując jego paskudny, dławiący kaszel i imię to przylgnęło do niego. Taki był koniec Smigola. Po 400 stuleciach pierścień zapragnął zmian i przyzwał sobie nowego właściciela, hobbita Bilba Bagginsa. Jednak Gollum nie zapomniał o swoim skarbie. Wyruszył do Mordoru na jego poszukiwania, zwabiony mocą twórcy pierścienia. W tym przypadku mocą Saurona, bo akurat Celebrimbor jedynego pierścienia nie stworzył. Stworzył pozostałe pierścienie władzy, ponieważ właśnie go wykiwał Sauron na nie. I właśnie tworząc jedyny pierścień, no serio, co tam jeszcze było? Tworząc jedyny pierścień, chciał zawładnąć pozostałymi powiernikami pierścieni. A udało mu się to jedynie z ludźmi. Bestia, którą polujesz, jest nieopodal? Aha, jakieś latające stworzenia mam zabić. No dobra, jest tutaj coś, co lata? Jakieś ptaki na przykład? Cześć. Szybkie zdjęcie. Myślałem już, że tego typa zabiłem, ale na szczęście nie. Dobra. Na koniec strzał. Zostawić niewolników. Kurde, co jest ciężej wyczuć te krytyki. Batmanie wystarczy po prostu rytmicznie zawciskać. Gleba. I gleba. Podcięliśmy mu gardło. Podrżnęliśmy mu gardło, po czym jeszcze skręciliśmy kark na dokładkę. Elo. Można? Można. Dobra, tu jest kolejny ten kwiat. No. Cyk. Odnowienie HP i... wyzwanie ukończone. Nie mam strzał. No, wejdź tam, nie? Zdążyłem. Ej, ilu się na mnie typa teraz rzuciło od razu? Strzelec gdzie?
Push him down! No, sporo ich tu. Że oni jeszcze nie uciekają. O, a propos, wspomnij, że uciekali mi zaraz, kiedy przyrzuciło do ucieczki. No serio! Jeszcze? O, teraz mnie krytyk wpadł, poważnie. Dobra, w górę postrzały. Bo mi ich trochę brakuje. Czekaj. No. Dobra, no. Weź strzały w górę, bo tutaj mam właśnie coś latającego. Pięknie. O, tu. Pierne, tutaj. Kurde, no akurat się musiało obrócić, no. Gdzie ono jest? Tutaj. Salata. Niech się ten fokus odnowi. Bo nie ma co, z tamtym łatwiej się strzela. Dobra, jeszcze jedno. Jak na zawołanie jest, ale oczywiście nie mam strzału. Ajajaj. No, na dół, Celebrimbor. W sumie w połowie Celebrimbor. Talionobor, o! Szybkie łączenie imion. O, zabity przez Karagory. Adios, Uruk. Aż super. Jezu, to jest drugi, czy? Tak, to jest drugi z tych, co tu był. Jezus Mariusz, myślałem. O, zajebiście. Nice. No, kurde. Dobra, udało się. Mogę dać mu stuna? Nie przekonam się. Oj. O nie, nie zdążyłem. Kurde. No nie wiara. Czy ten zaawansował? Na jego miejsce ktoś przyszedł. Tu za typa ktoś przyszedł. Ej, nie, za tamtych, co leżą, nikt nie przy... Nie gadaj, że oni tam jeszcze wstaną. No nie mówcie, błagam. No patrzcie, tu jeszcze jest. Tu jest co? Ten gość jest rozwalony, ten jest rozwalony. I ten, nie mówcie mi, że oni jeszcze wrócą. As long as we bear this curse and are bound together, we will bring ruin within Mordor. Sauron puts his faith in the weakness of men. In their lust for power, in their rage and desire for glory. All these paths serve his ends. We must be careful that in trying to destroy him, we do not become his servants. Mądre słowa. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakąś misję. Są misje o władzę, kolejna z tymi. A gdzie jest ta misja główna od tamtego typa? Aha, nie pokazana na mapie. Dobra, czyli muszę się tym teraz zająć. Dobra,
Dobra, nie, czekaj, nie mam jakiegoś bliższego? No oczywiście, że mam, przecież nie będę zapieprzał 1100. Fast travel tutaj, yellow. No i teraz mogę biec. Niecałe 500 stóp. O Boże Święty! A to co tu robi? Okej, test. Jak puszczę te, ale coś z nim zrobią? Nic nie zrobią, bo mana jest totalnie wyjebane. Dobra, jeszcze jeden taki kwiatek jest potrzebny. A nie się tam klepią, co mnie to. Okej, tu jest jakiś ork chyba. Nie. Okej, mamy dwa, jest to. O, nawet trzy misje koleś siebie, gdzie dwa są z tej legendy, z tego co widzę. Tak? Za czysty nieboskłon. Pociski jego wrogów przesłoniły niebo. Ruszył na nich, by wyeliminować strzelców i otworzyć drogę swoim siłom. Ukuj legendę sztyletu. Akarna. 150 mirianów, nice. Zabij z ukrycia strzelców bez alarmowania pozostałych. Za pomocą ściągnięcia, okej. Dobra, no wiem jak ściągać, ale ja bym się chciał jeszcze na tą linkę dostać, nie? O, pięknie. W górę. No. No Jesus! Do góry. No i tutaj na linę masz wejść, typie. Dobra, tego nie było. A ja powinienem się tym przejmować, ponieważ... O, czekaj, tu zaraz podejdzie. I pięknie, punkt umiejętności. Od razu go wykorzystajmy. Tylko właśnie na co? Wyssanie z ukrycia, czy może brutalny mord? Aha, zabójstwo z ukrycia. Okej, okay, lewy trigger, aby rzucić sztyletem. No dobra, weźmy to, ty znasz jakieś urozmaicenie do walki. I ulepszenie, szybki rzut. Ulepsza sztylety, dzięki którym możesz rzucić... O, trzema w krótkich odstępach czasu. Ej, zajebiste. Dobra, upgrade'y to co? A, mogę sobie kolejną runę do łuku zaaplikować. Odblokujmy miejsce. Kompendium. Krwawy szpon. A, to chyba te... szpiegi Saurona. Tak mi się wydaje. Trzecia runa. No dobra, no mam tylko trzy. Zwiększa obrażenia przy trafieniach głowy o 25%. No i zajebiście. Czego to mnie wypatruje? Dobra, chciałem się jeszcze zająć tą drugą fabułą, ale chyba zajmijmy się teraz tymi legendami. A ty skąd wiesz, co ja z nim gadałem? O, dwóch chyba tu jest. Czekaj. No nie, w dół. O, właśnie. Powoli w dół. Dobra, czy to by się udało? Chyba nie bardzo. A może inaczej. Najpierw dziabnijmy tego. Dobra, złapałem się na szczęście.
To jest krawędzi. Ej, serio nie mogę go zwabić, no ale już. O, kamera teraz zgłupiała. Aha, i to jest taki ogólny obszar, gdzie mam tych strzelców zabijać, tak? Dobra, no kolejny jest tam. A to jest człowiek! Jestem się czemu nie zaznaczony. Dobra, jakby te przejście zauważone. Anywhere's better than here. I'm sick of all this sand. Widział mnie? Someone sneaking around. Okej, to się delikatnie mówiąc trochę spieprzyło, ale jak na razie nie wiedzą gdzie jestem, a to dobrze dla mnie. O, czekaj, bo ta roślinka jest potrzebna. Next time you will not see me. Zacznijmy od tego. The Grave Walkers usually so good at killing captains. How do you think ratbags avoided them this long? I don't know, but it don't feel right. Mam wrażenie, że powinny tu być napisy, jak oni gadają. Górę w górę, nie ma mnie tu. Okej, tego bym mógł dziabnąć, tego tak średnio. No i żem się to zepsuł. Okej, nie wiem co to było, ale nie ja sprawiłem, że to wybuchło. Dawaj w górę, panie kolego Talionie. Ten jest tak wpadł, ten jest zajebisty, ten tak fajnie chodzi. It makes you harder in battle. Someone's sneaking about. Siema. It's how many old ones you can swallow. Just ask the slave. O, jak miło, kolega podszedł. No, to jeszcze jeden w taki sposób do zdjęcia. Okej, chyba pioruny właśnie tak walnęły przed chwilą. W górę, Talion, spinaj się, nie? Kurde, ale znajdźcie mi drugą osobę, która tak potrafi się obrócić i przejść do wspinaczki. Odskoczyć od ściany, obrócić się i... no, nie spaść z tej ściany. Okej, nie zwróciło to jego uwagi, nie mam do tego pojęcia jak, ale nie zaliczyło mi też zabicie go, więc... chyba nie zaliczyło, bo nie spojrzałem w sumie dokładnie. Dobra, dwóch typa teraz kolesie bym potrzebował. No i proszę bardzo, jak na zawołanie. Jeden. Drugi. Ej, nie? Aha, czy ja muszę ich ręcznie jakby zabić z ukrycia. Dobra. Okej, to warto wiedzieć. No to jeszcze jeden. Na przykład ten tutaj. There! I see it! I've got this!
Zdaje się cicho, nic nie widzisz. Okej, to jest taki widmowy sztylet, czyli być może mogę też tego używać tak po prostu, żeby sobie tym rzucić. Dobra, tam jest, widzę. Teraz skoczmy sobie tak po prostu tutaj. Skakujemy. Biegusiem na drugą stronę. Gdzie jest ten ziomek? Tutaj. No. Wspina się czy nie? No i ostatni. Zajebiście, legenda cienia. Taki achievement dostałem. Okej, okay, wypełniaj misje broni oraz inne dodatkowe, aby otrzymać miriany. Jeśli zdobędziesz ich wystarczająco dużo, pojawi się możliwość kupna potężnej umiejętności związanej z twoim sztyletem. Cień Akama pozwoli... Akarna pozwoli ci zniknąć na krótki czas, w którym możesz bez ograniczeń dokonywać zabójstw ukrycia. Zajebiste. Stajemy się turbo stealth asasynem. Mówiąc krótko. I akurat się rozpadało. 32 minuty na liczniku. Dobra, mam ten kwiatek do wyzwania. Tak, to wiem, że mogę robić, ale chwilowo nie chcę. Jest gdzieś ten kwiat. O, no tu nie ma, przewidziało ci się. Dobra, ten kwiatek jest w tym miejscu. Oj, wszedłem z krzaków. Ale oni tego nie zauważyli. Za szybko. No to jest zajebiście. Profitowe dla mnie. O Boże, gdzie mi to przeniosło w ogóle? Wyschnięte źródło. Spal niczym gr... Nie, spadł, nie spal. Spadł niczym grom na obóz wroga, odcinając dostawy nowych rekrutów dla Władcy Ciemności. Tego dnia na treningu poznali wyłącznie sztukę umierania. Ukuj legendę miecza Urfaela. Okej, wykonaj... Podczas walki wręcz 5 egzekucji. No spoko, mam tego skilla, więc mogę po prostu odpalić go i wszystkich zrąbać egzekucjami. Więc hej, czemu by nie? O, jest tam jeszcze jakiś artefakt, widzę. Przy okazji można by go zgarnąć. Zabij wszystkich trenujących. A, i tych wszystkich na żółto oznaczonych, tak? O to chodzi? Gdzie jest ten artefakt? To najpierw chcę sprawdzić. Okay, nie wiem, czy gdzieś nie niżej. No. Trzeba. No. A to już trwa, dobra. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Te dodatkowe wykonane. No i akurat się skończyła ta mocna. Jaka akrobacja! Nie, panie kolego! Nie ma... żadnego wsparcia dla was! Albo sami, albo... Sorry.
Jesteście urkami? Urkami znaczy się? No to walczcie jak mężczyźni. I jak takowi, zgincie. A mężczyźni nie wzywają wsparcia. To wsparcie ma się zorientować, kiedy ma przyjść. JTR 2K22. Ciekawe, że będą też idealne kontry. Kurde, i zepsułem sobie kombinację. Aj. No, co jest? Przecież ktoś był do tego. Do pochwycenia. Znaczy, nagle wstał. I dziękuję. Legenda zemsty. Kolejny achievement, kolejne Miriany. Tak. No, tę zdolność już mam odblokowaną. Ten grzybek. Tutaj, czy... gdzieś niżej? Chyba niżej. Okej. To zmarnowałem dwie strzały. Zardzewiały róg. Okej. O, i od razu znaleziony punkt. Mówią, że wrogi są słabi na prawej. I że dworzy will tear through them there. Maybe then we can leave these filthy marshes and go home. Yesterday, the enemy made a call for parley. We saw the emissary's party ride out, a terrible black figure atop a black horse, and flanked by two huge men, similarly clad in black. They were not allowed to ride among our lines. Amid suspicion, they would scout our disposition and report back to their vile master. Instead, a small group of elves and men rode out to meet him. Could not hear what was said, but there will be no peace. Around the camp there are whispers. They say the emissary's mouth blackened and burned with Sauron's words, and that saying them caused the emissary great pain. He promised only slavery and toil, and I am compelled to believe it. I cannot help but think we will never make it into Mordor. Only death awaits us here. Stary, po co ten pesymizm? Dotarłeś do Mordoru? Saurona pokonałeś? Proszę, masz się teraz czym dzieciom chwalić, jeśli jeszcze żyją. Dobra, tutaj samouczki do odznaczenia kolejne. A, czekaj. Jakieś upgrade. Dear Hale said that he saw ghosts on the dead marshes. I thought he just saw his own fear. The sleepless dead, the shadow men, the dead ones. Mordor calls to them all. I co dalej? I skończyły mi się strzały na XD. Oj, chyba przypadkiem pociąłem gościa. Tego chciałem ratować. Proszę o strzały. Nie, nie będziesz niczego wznosił. I to jest zajebisty sposób z tego sztyletu, żeby gościowi w plecy rzucić. Momentalnie traci zainteresowanie tym wabikiem. Yeah!
Pięknie. I żegnam. To nawet nie wyszło tak źle. A tutaj i Fielding chyba do znalezienia. W górę. No, proszę bardzo, przy okazji strzały do odzyskania. Kolejne Miriany. Akared. Jeśli tak to się czyta. Podejrzewam, że nie. No ale cóż. Dobra, mam 500. Dobra, mógłbym zainwestować teraz w te runy na mieczu. Albo większy fokus, więcej strzał, większa żywotność. Kurde, rzadko mi te krytyki wchodzą, więc na razie runę na miecz sobie odpuszczę. Większy fokus, czy więcej strzał? Więcej strzał. Bo to więcej ewentualnych headshotów. I okej. Ten region, myślę, można uznać za w 100% spenetrowany. A, jest linka, okej. Okay. No, wyjeżdżamy sobie. O, tu kolejny Ifildin do znalezienia. Zgarnijmy go tak przy okazji. A on jest tutaj. Okej, ale jakby ja muszę... Rozumiem być przy nim, tak? Żeby to zgarnąć. Ale jeśli tak, no to nie będzie chyba większych problemów, żeby się tutaj przytegować. No, bez problemu. No i co, kolejne 50 Mirianów. I Akoria Ivorn. Niewiele mi to mówi. Podejrzewam, że dopiero jak zdobędziemy wszystkie, no to... Wszystkie się te... I napisy ułożą w jakąś sensowną całość. No i tyle pana widzieli, panie łucznik. Dobra, 45 minut. Dobra, rozpocznijmy chociaż tę misję, zobaczmy na czym to polega. Duch Mordoru. Urukowie Saurona nieustannie wyzyskują pomniejszych orków w swych brutalnych walkach o władzę. Zadbaj jak możesz zbadaj jak możesz wykorzystać moc upiora, opanowując uległe umysły i niszcząc armię wroga od wewnątrz. Imię jednego z orków szczególnie wyróżnia się w tym morzu słabości. Okej, ja jestem, powiedzmy, że zainteresowany. Ranger! Come close if you want the black hand. Those slave scum are pouring poison in your ear. Oh, but you cut these ropes. Rat bag will tell you everything. Now, what would you know that all these other dead orcs didn't? Go ahead, you bastard! Do it! I'll die, and you'll know nothing! Maybe I'll grant your request. End your miserable life. No! I was just thinking. Look! Those slaves are... Jak mu fujera zmieniło od razu. Their schemes as rotten as barrel fish! Ratbag can teach you the ways of the orc. Ratbag can make your plan work! We're going to find out what you know. Gorow Karagołap chciał mieć siłę Grauga i prędkość Karagora. Aha. No dobra, doświadczony kapitan. Okej, słabości. Boi się... Aha, łapie Karagory, ale sra się na ich widok. Ciekawe.
Można go natychmiastowo zabić przez cios kończący wyprowadzony podczas jazdy wierzchem. Okej. Okay. Niewrażliwy na ataki z dystansu. Mocne uderzenie, którego nie da się skontrować. I ma przy sobie przydupasów. No dobra. Chiefs. Strong leaders they are. Now if something were to happen to them, then they wouldn't be able to stop your little insurrection, would they? I would hunt them down. How? They're not very popular around here, and they know it. But you can find them. Oh, yes. Ratbag will show you the way. You help me, I help you. Do not make me regret this deal. Marvelous. Now let's stop faffing about, eh? First, I need to take care of a certain captain and a few Caragors. Come with me, Ranger. No dobra, będzie trochę dłuższy odcinek, bo zaintrygował mnie ten szczurnik. You can't trust them. Those slaves will stab you in the back. At least an Uruk will stab you in the front. Zajebista różnica. We have similar goals, Ranger. See, you want to kill the captain, and somebody's got to take his place. Somebody like Ratbag. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. But he's no war chief. They answer directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. No, w sumie prawda. How did you get free, scum? Obrońcy blokują ataki od przodu, więc musisz ich zachodzić od tyłu. Albo strzelić w pyski, też jest po robocie. He's a much easier target. His sword's broken. Leave the vermin alone and face me, Uruk. Oj, to prawie wyszło. Not me. The Rangers made his far more than. I go odnośnie nie obrażaj. Well done, Ranger. Now, just picture all these corpses as Goroth. Visualize your goals. Goroth's been out for Ratbag for years. Smug piece of dunga he is. We come to blows as far back as Ratbag can remember. Still, Ratbag never wins. Last time, he kicks Ratbag into the Caragor pit. All the others laugh as the Caragor bats Ratbag around like a yarn ball. Oh, that Goroth's gonna pay. Smug piece of dung, he'll pay. Goroth keeps Caragors in pens. And rumor has it, he doesn't like to get too close to them. And let me guess, you think I should open those pens? Goroth's always in there, never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Splendid plan. You kill, I wait. That's military genius, that is. What was that? You say something, slave? Nic to nie było. To wcale nie był umierający kolega twój. Nic o nim. Czy ja mógłbym to na przykład nie zniszczyć? Nie wiem, no spróbuję na razie się przekraść do tego gościa. Co to jest tamten? Nie, to jakiś. Ten. Jakiś kapuś, którego mam. Znaczy mam, którego mogę przesłuchać. Zniknę sobie lepiej tutaj. Czy łatwiej tędy się wspiąć?
łatwiej, bo mnie oczu może nie zauważyć. Tak, Jezus, muszę przytrzymać! O Jezus, ile razy ja żem to spieprzył na własne życzenie. Dobra, ten. Ja tego znam. Tego teraz ogarnęliśmy. Tego znam. No jakiegoś nowego. Może tego. Okej. Okay. Że nie, czy nie powiem jakiegoś wodza sobie już odkryć na przyszłość. Nie po co ten łeb mu jeszcze odcięliśmy, ale okej. Okay. This looks like a good spot to get some shut-eye. Goroth will kill you if he catches you napping. Goroth never comes here. He's always by the hunting camp. Goroth's in the hunting camp. So much for him always being in the same place. A captain who fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Goroth's to work. Ja tam chętnie, tylko pytanie, czy dałbym się takiego Karagora dosiąść. Coś, no, Miekę chyba mam, jeśli dobrze pamiętam. To jest to? Tak, mogę dosiąść, ale muszę na niego z góry zeskoczyć. A najpierw musiałbym któregoś stąd uwolnić. Okej, okay, to wystarczyło. Gdzie jest ten Karagor? Jeden jest tutaj. Pomuszę trochę naszą bestię. Pięknie. Jedna strzała mi została. Nie było celu, żeby być cicho, więc... skrzetnie wykorzystam ten fakt. Jeszcze zdjęty. Teraz szybko na górę. Żeby zająć się tą bestią. Dobra, gdzie on leci? Oj, totalnie nie w tym kierunku, który bym chciał, żeby leciał. Bo oni go zaraz zabiją, jak tak dalej pójdzie. I... dziękuję, jesteś mój. Aha, muszę... okej. Okay. Co? I pyk, jest mój. Okej, okay, X-em atakuje, Y-kiem gryzę. Dystansowa pod tym. Okej, okay, dobra. No i pięknie. Dobra, mogę jakoś biec, czy nie bardzo? Tak, mogę sobie że A przytrzymam, zajebiście. No jak to, który? Ten tutaj. O, super, zaraz obok jest Karagor. Siema. Ale nie chciałem jeść! O! 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 To było mocne! No i dziękuję, gościu zdjęty. Raport bitewny, tak, tak, tak. Dobra, no teraz muszę przejrzeć. Szczurnik versus Goroth. Goroth został zabity. A szczurnik poszedł w górę. Hej, you two. Myślę, że taką lepę sprzeda.
need you to take a body back to my tent. I'm gonna get me a trophy. Get lost, scum! We only take orders for Goroth. That's the filthy corpse I need you to carry! Now go! Go! Set your fish! Be respectful, you dunghill worms! It'll be your ear next time! Ratbag is your captain now! Let's go take a gander. Yeah, and when you're done with that, I've got more bodies for you to carry. Meet me at the crossroads. An old friend there is about to lose his head. Czy to jakiś ten samouczek, jak levelować sojuszników? Czy jak? Okej, misja wykonana. First I'm resurrected by a wraith, now I am working with an orc. What could possibly be next? We must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they hate us. No prawda. Nie da się temu zaprzeczyć. Dobra. Oblężenie cienia. Dobra, jeszcze to. Godzinny odcinek wyjdzie, ale trudno. O! Zabij nie wchodząc! No... To będzie ciekawe. Okej, już trzech płonie. Czy tak tylko sięgnie? Średnio. A nie, sięgło! Zajebiście! Oj. No to mi się totalnie nie udało. Teraz mi się strzały skończą, jak tak dalej pójdzie. Ja potrzebuję strzał. Jak na zawołanie. I zabiłem kapusia. Dobra, mam 5. Potrzebuję jeszcze 5. Jest strzały. O, proszę, gościu. Na własne życzenie wszedł pod lufę. Nie, 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 nie. Żadnego puszczenia obszaru misji nie ma. Headshot kolejny. Dobra. Będzie ktoś na widoku jeszcze, czy tak średnio? Nice. O, 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 tutaj troszeczkę. O, i jest głowa widoczna. Jak gość do tyłu odleciał, widzieliście to? Dobra, tam jest ziomek. No, jak na złość musiał się ruszyć, no. Co jest? Nic żeś nie widział, cicho siedź. Strzały się skończyły. To sobie ich z chęcią trochę więcej zabiorę. No. Pięknie. Legenda twórcy. Kolejny achievement. Okej, okay. Płomień Askara da przepływ nieograniczonych elfickich strzał, skupienia i ognistych strzał! Zajebiste. Okej, okay, mam 3 misje fabularne teraz dostępne. Plus umiejętność. Brutalny mord czy wyssanie z ukrycia? O, wyssanie w walce! Mogę to, mogę ulepszyć potem. Okej.
Nie, weźmy to wyssanie z ukrycia. Czasami może się przydać. Głównie po to, żeby sobie strzały odzyskać. No ale niech będzie póki co. Piorny błysk tutaj za questa. Raz, dwa, trzy, cztery... Mam pięć... Pięć mam umiejętności za questy dostępne. Tylko i wyłącznie. Gdzie tu na przykład mroczny cios do tego dochodzi, a potem mam dwa upgrade. Tylko patrzcie, jakie to jest to. Tu jest jedno, a potem za dwa kolejne szczeble dopiero jest następny. O, naznaczanie. Łowca graugów, łowca karagorów. Czy bym mógł kontrolować grauga? Nie będę mógł dosić ogłuszonego! Oh shit, boy! O, przeskok ze stunem. Zajebista umiejętność. Okej. Po co to sprawdzam w ogóle? Nie mam jeszcze na tyle potęgi, a co mówić dopiero o levelu, czy o XP, a ja będę sprawdzał teraz dalsze umiejętności. Dobra, atrybuty. O, 500 mirianów mam, zajebiście. 380. Dobra, nie, wiecie co, zainwestuję jednak w tę trzecią runę. Kompendium. To mam tak, po pierwsze samouczki do odhaczenia. Czyli lecimy w dół. Dobra. I istoty to będzie co? Szczurnik. Uruk szczurnik pragnie władzy, mimo że nie ma pojęcia, co mógłby z nią począć. Nie jest nawet w stanie unieść nad głowę ciężkiej broni, ale mimo to usiłuje, być może niezbyt rozsądnie, wedrzeć się na najwyższe szczeble w hierarchii armii Saurona poprzez sojusz z wielkim wrogiem jego ludu, Ożywieńcem. Uroił sobie, że strażnik pomoże mu zostać jednym z wodzów, a gdy zdobędzie już tę władzę, zdoła zatrzymać wszystko, co zyskał. Jego liczne blizny świadczą dobitnie o nieudolności i przeszłości pełnej porażek. To podszyty tchórzem stwór sam sobie będący największą przeszkodą na drodze do spełnienia swoich ambicji. No, krótkie podsumowanie. Widzę. Okej. No i wsadźmy to. Tutaj. Elfia Gracja? Nie. Płomień Anoru. Okej, czyli... Raz na 5 trafień krytycznych powinien się gościu zapalić, o ile oczywiście uda mi się takiego kryta wykonać. Dobra, sprawdźmy nasze misje. Jedna jest tutaj. I to jest ze szczurnikiem. Druga jest tutaj z golumem. A trzecia jest tutaj z wygnańcami. Wiecie co, myślę, że warto na razie iść za golumem, bo on może mi odblokować właśnie moce naszego tutaj upiora, więc przeniosę się do tej wieży i w kolejnym odcinku spróbujemy się tą misją zająć. Ode mnie póki co to tyle, do usłyszenia i... oj, ale jasno. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.